cieszy mnie to. Zajadł to mnie zadziała. Nie. Proszę. Ale z tego
zanim jeszcze raz kończymy. Już tutaj zmieniam alokację RAM-u. Pamięta, czemu go później nogi bolą. Nie,
Jak tam wszyscy? Słuchajcie, no to dobra. Ja się w takim razie akurat troszeczkę inaczej się wbiję. Ale... Słuchajcie, pierwszy raz korzystamy tutaj z hasła. Dlaczego tak dziwnie jest zrobione? Nie jestem w stanie dać wam wirtualnych desktopów przy tej ilości, tak żeby każdy mógł normalnego desktopu korzystać. W związku z czym my będziemy tutaj troszeczkę pewne rzeczy niejako ręcznie używać. To znaczy zamiast agenta tworzymy sobie klucz, wpiszemy do konfiguracji, korzystaj zawsze z tego klucza, który będzie bez hasła. Ja wiem, że to nie jest bezpieczne. Po prostu chodzi o to, żeby było jak w miarę się można pobawić. Słuchajcie, pierwsze pytanie, jakie było, to tak, jak używać polecenia wall? Mamy przykład. Jak sobie radzić, żeby to nie było mesg, mesg n? Nie powinno nam wyłączyć. To kiedyś był taki faktycznie stary sposób porozumiewania się, nie było też takie polecenie. Ale dobra, przejdźmy, słuchajcie. Please, przestańcie się bawić. Ja tam mogę w każdej chwili was wykopać, mam luta. Jestem Bogiem. Jeszcze! Jeszcze, tak. Co się zmieniło? Słuchajcie, pierwsze takie konkretne pytanie było... No dobra, wszystko fajnie, ale... Nasuwa się pytanie takie całkiem sensowne. Dobrze, chcę się gdzieś połączyć. Skąd ja mam wziąć ten fingerprint? Skąd ja mam wziąć taki klucz publiczny z serwera, do którego się łączę? Jakie macie pomysły? Dostać maile pod admina. Dostać maile pod admina, bardzo dobrze. Pojechać i admin ma to wziąć. Admin powinien sobie to skopiować z serwera. To ty tam możesz jechać i spisać z konsoli, nie? Zrobić print screen. Do DNS-a możemy. Słuchajcie, man minus KSSH. Fileless. Dlaczego w ten sposób zaczynam od pokazywania? Dlatego, żeśmy wiedzieli w ogóle, co mamy z dokumentacji dostępnej w systemie. I uwaga, cała reszta dzisiaj nie będzie słaba. Mamy od tego dokumentację. Korzystajmy. Ta dokumentacja jest bardzo dobra. Co za chwilę zrobimy? No, patrzymy się, co jest w ogóle dostępne, jeśli chodzi o SSH. Ale zanim do tego dojdziemy, jedną rzecz jeszcze związaną z manualem. Tu jest akurat Debian. Systemy oparte o pakiety DEBA mają to do siebie, że w momencie zainstalowania nowego pakietu automatycznie przerobią nam pewną bazę. Myślę, że to polecenie najwyżej użyjemy później. Swoją drogą uważajcie na kilkola na systemach bodajże Solarisowych. Zachowuje się inaczej niż na Linuxie. Może nawet pracę stracić. Nie mówiąc o życiu. Nie mówiąc o życiu. Słuchajcie, mam, żeby zobaczyć parę słów na temat dokumentacji. Dokumentacja jest celowo tylko w języku angielskim, bo to pewnie najczęściej się spotykać w systemie. Są tłumaczenia, był projekt, który chyba jest w tej chwili nie tak specjalnie niezapytany, tłumaczenia polskiej dokumentacji, więc jakość tych tłumaczeń na język polski jest różny. Niestety trzeba starać się korzystać z tej dokumentacji angielskiej, po prostu jest zawsze najaktualniejsza. Dlaczego wam pokazuję manual domana? Bo to jest taki skill, który się wydaje, no kurczę, co nie umiemy czytać dokumentacji. Okazuje się, że ponieważ prowadzę kursy, okazuje się, że nie umiemy korzystać z tak prostego narzędzia jak mam. Naprawdę. O co chodzi z manualem? Kiedyś mieliśmy piękną dokumentację papierową, która no, z biegiem czasu się rozrastała, ale się śmieję, że zajmowała ten przysłowiowy metr papieru na półce. Ponieważ jakbyśmy chcieli sobie wziąć książkę, która ma grubość 1 metra, jak to położymy, no średnio używalne. Podzielone to zostało na, tak na dobrą sprawę, sekcje. Z grubsza podział na sekcje wygląda w ten sposób, że jeśli sekcji jest więcej, to będzie taki ogólny podział, żeśmy mieli świadomość, gdzie czego szukać.
czasem pewne, że znajdą się niejako w podsekcjach. Na przykład może być sekcja 3.2.p. To samo co 2, tylko tyle, że odnosi się bezpośrednio do standardu POSIX, na którym bazuje Linux i właściwie można powiedzieć, który jest w tej chwili przez Linuxa rozwijany. Popatrzcie się, słuchajcie, na sekcję. Sekcja pierwsza, programy wykonywalne, komendy shellowe. Pewnie będziemy z tego korzystać. Sekcja druga, funkcje systemowe. Sekcja trzecia, funkcje biblioteczne. Co to oznacza? Funkcje systemowe, funkcje jądra, kernela. Jak potrzebujemy zrozumieć, co program robi, co wywołuje, to tu wchodzimy na poziom kernela. Czasem trzeba coś poczytać, żeby wiedzieć, jak działa. Funkcje biblioteczne. To jest coś, co jest wyższego poziomu nałożone na funkcje kernela, na funkcje systemu, które pozwalają nam łatwiej coś oprogramować. W tym przypadku obie sekcje może nie będą dla nas za ciekawe. Natomiast bardzo mocno będziemy korzystać z sekcji piątej. File format and conventions. Uwaga! Systemy Unixowe mają to do siebie, że oprócz pewnych reguł jest bardzo dużo konwencji. To konwencje mówią, że powinniśmy coś zrobić tak, a nie inaczej, bo uwaga, system Unixowy to nie jest Windows. On nam pozwoli zrobić bardzo sprytne rzeczy. Na przykład, podstawą Unixie system plików możemy sobie na Unixie zrobić na systemie plików bazę danych, gdzie kluczem jest ścieżka, a daną już konkretną wartością będzie zawartość pliku. Jeśli to zrobimy z głową, wow. Ale nie zawsze to jest dobry pomysł. W przypadku Windowsów mamy chyba z 10 znaków, które nie mogą się znaleźć w ścieżce do pliku. W przypadku Unixa są to 2 bajty. Jakie? Slash. I drugi? Nul. Zero kończące ciąg znaków w języku C. Dokładnie jedyne 2 znaki, których nie możemy użyć. Pierwszy, bo kończy ciąg znaków, w sensie zero. Nul. Natomiast drugi, bo rozdziela poszczególne katalogi. I te konwencje są też często opisane w sekcji piątej. Kolejną interesującą sekcją będzie na sekcji 8 System Administration Command Usually for Root. Teraz tak, jak korzystamy z manuala? Manuale Unixowe w przeciwieństwie do dokumentacji, jaką możecie znać z systemów Microsoftowych, nie znam API, więc już się nie będę wypowiadał, są stworzone na innej zasadzie. W Microsoftie wciskacie jeden, pojawia wam się help i wszędzie znajdziecie jakiś opis. Jesteście w innym miejscu programu, wciskacie jeden, pojawia wam się help i znowu prawie ten sam opis, żeby było co jak zrozumieć. Manuale Unixowe. Trzeba właśnie przejść od desku do desku, jak poszło do końca, tak? Tylko mała uwaga, wszedłem akurat z zewnątrz i to miał być warsztat po progresie SK, ale nie zadowolę. Zaraz dojdziemy. Słuchajcie, Unixowe wymagają z reguły... Panowie, ciszej. Wymagają z reguły przeczytania od A do Z. Miejcie to na uwadze. Żeby dobrze zrozumieć, wypadało przeczytać od początku do końca. Ale my jesteśmy leniwi, potrzebujemy rozwiązań szybko. W związku z czym okazuje się, że manual sam składa się z części, zwanych właściwie też sekcjami. Te części, nazwa, sysnopis, czyli jak tego używa, ale jest też jedna bardzo istotna rzecz, mianowicie example, bądź example s, z s na końcu, różnie w zależności od manuala. Jak wyszukiwać? Słuchajcie, jeżeli znacie podstawy VI-a, tu umiecie świetnie poruszać się w manuale. Jeśli nie znacie, warto poznać, ale już nie teraz. Polecam narzędzie, które się nazywa Vim Tutor. Bardzo fajne narzędzie, naprawdę polecam. Jest coś taka gra, bo właśnie się Vima Tak. Vim Adventures. Ja przepraszam, odpalę sobie Basha, bo widzę, że standardowo mi się zrobiłem wam ze zwykłym Excelem. Brakuje mi troszeczkę możliwości. Słuchajcie, wracając do manuala jeszcze, żeby szybko pewne rzeczy przejść. Wyszukujemy, wciskamy, kurde, nie pamiętam, to jest slash? Slash i piszemy, uwaga, example. Z dużych liter najlepiej od razu, bo w zależności od konfiguracji naszego tak zwanego pagera, tego co nam wyświetla w ekranie, on rozpoznaje lub nie małe, duże litery. Może dasz jakiś zamek. Literką N skaczemy dalej.
I mamy, słuchajcie, przykłady. Uwaga, sekcja się nazywa examples w tym przypadku, ale w innym manualu może to być example. Jeżeli chcemy wyszukać więcej z danym konkretnym manualem w różnych sekcjach, man-a, nazwa manuału. Jeżeli szukamy po słowie kluczowym, man-k i przeszukujemy krótki, jednolinijkowy opis. W praktyce używamy do tego niejako komenda propis. Kolejne N przeskoczy nam do kolejnego wyszukania. Jeżeli wciśniemy duże N, wyszukujemy w drugą stronę i jeśli chodzi o poruszanie się po manualu, to byłoby tyle. Natomiast jeszcze pozwolę sobie wrócić do apropos, bo wiem, że to czasem na systemach NPM-owych jest istotne. Apropos, tak na dobrą sprawę, przeszukuje bazę. Uwaga, ta baza w zależności od wersji i dystrybucji różnie jest robiona. W tym przypadku mamy bazę, która jest uaktualniana przez komendę man-db. Ogólnie rzecz biorąc, systemy RPM-owo, pakt o pakietach są systemami nieinteraktywnymi. W związku z czym zainstalujemy pakiet i nie zobaczymy przez man-k informacji o tych stronach manuala. Systemy oparte o pakiety debowe mają troszeczkę inną filozofię, są interaktywne. Przy instalacji pakietu można o coś zapytać, kazać coś wybrać i tak dalej. Ale też przy okazji instalują się dziecko dłużej, bo między innymi uaktualniają tą bazę pakietów. Czyli jak będziecie pracować na Red Hatach, CentOSach, SLESach bądź OpenSUSE, prawdopodobnie będziecie musieli po instalacji czegoś odpalić sobie programik MANDB, MakeWhatIs, czy cokolwiek tam jest używane. Man apropos wam powie. I dopiero wtedy zadziała wam poprawnie z wszystkimi rzeczami man-k. Jeżeli tego nie zrobicie, to na drugi dzień będziecie mieli, bo z reguły jest to odpalane raz na dobę z Chrome. I teraz tak, słuchajcie, wróćmy sobie do man-ksh. Dlaczego? Dlatego, że on nam pokaże wszędzie, gdzie znajdzie to, cośmy podali, SSH w nazwie manuala, bądź w jednolinijkowym krótkim opisie. I teraz tak, skąd wziąć klucz, jak sobie z tym poradzić? Gather SSH public key, SSH keyscan. No to co? Zobaczmy sobie, co możemy zrobić. Możemy podać listę hostów, żeby tak na dobrą sprawę pobrać te klucze. I teraz słuchajcie, pierwsze zadanie dla was to tak na dobrą sprawę będzie użycie SSH keyscana plus, właśnie, co jest jeszcze fajnego w modach, zaskoczę endem na koniec. Mamy tu jeszcze część do jakiego akcji also. Zobacz, jeszcze odnośniki do innych. Tu akurat nie ma do drugiego narzędzia, ale chciałbym, żebyście się pomęczyli troszkę i zobaczyli drugie narzędzie, które może nie jest najłatwiejsze do wyszukania, jak nie macie świadomości, jak, co można z niego wyczynać, SSH Keygen. SSH Keygen oprócz tego, że pozwala nam generować klucze, pozwala także nimi zarządzać i konwertować na różne formaty, jeżeli jest taka potrzeba. On pozwoli nam wypisać właśnie też ten finger. Słuchajcie, teraz pierwsze zadanie dla was to tak. Użycie SSH keyscana, nawet chociażby localhost. Zobaczyć, co się stanie. I teraz pytanie, co z tym możemy zrobić, żeby z tego wyciągnąć faktycznie fingerprint SSH keygen. I słuchajcie, 10 minut. Po 10 minutach spróbujemy sobie zaraz omówić wyniki, co nam się udało, co nam się nie udało. I będzie znowu już parę minut, żeby ja pokażę, żeście mieli okazję przećwiczyć, ale chcę, żebyście też zaczęli troszeczkę kombinować, czytać manuale, nie od desy do desy. Wyrywkowo. Co mamy zrobić? Użyć SSH Keygena, czy SSH Keyscana, SSH Keygena, żeby wygenerować sobie skrót, jaki widzimy przy pierwszym logowaniu, dla, w tym przypadku localhosta, dla tej maszyny, na której jesteśmy workstation. Żeby wam się lepiej pracowało, proszę sobie odpalić basha, bo to standardowy, zwykły BinSH. Zapomniałem ustawić playbooka. Będzie pasował dłużej. Nie. Nie wygenerować. To nie tylko służy do generowania. To nie rozumiem polecenia, coś.
Nie wiem, co chcesz, żebym zrobił. SSH kiska. W tym przypadku podałem adres lokalhostowy, ale może to rzeczywiście dowolny inny. Jest, no ma. Pozwala nam pobrać klucze. No. My te klucze możemy sobie przekierować do jakiegoś pliku. No dobrze, to da To teraz pytanie, jak SSH keygenem z takiego pliku wyciągnąć tak na dobrą sprawę listę fingerprintów. A, fingerprint? Czyli tych skrótów publicznych, to co nam się wyświetla. Pierwszą część macie już podaną, jak o natacji, natomiast chcę, żebyście przeglądali te manuale, bo powiem to, jak to działa. Wydaje mi się, że znamy narzędzie, mnie to też oczywiście dotyczy, proszę się nie dziwić. Ale ktoś nam zadaje pytanie, musimy coś zrobić innego niż zwykle, patrzymy do manuale, a o kurde, to takie fajne rzeczy są. I mówię, chciałbym od tego zacząć, żeśmy po prostu sobie takie rzeczy przeświczyli. Okej, dajmy jeszcze parę minut innym, mnie się też pomęczą. Co to jest fingerprint? Bardzo dobre pytanie. Popatrzmy się na co nam zwraca SSH keyscan dla localhosta. Znaczy localhost to jest akurat system, na którym jesteśmy. Oczywiście możemy podać dowolny inny system sieciowy. Zwraca nam klucze. Ale uwaga, zwraca nam w praktyce często więcej niż jeden klucz. Dlaczego? Dlatego, że one są w następującym formacie. Pierwsza część oddzielona tak zwanym białym znakiem, czyli typowo spacją, tabulatorem, chociaż nie wiem, czy akurat to na pewno zaakceptuje narzędzie cokolwiek innego niż spacja, ale tradycja UNIX-owa mówi tak zwany biały znak. Mamy nazwę hosta, następnie mamy SSH myślnik i nazwę użytego algorytmu. I mamy tutaj tak, ET25519, RSA i krzywe listowe, czyli krzywe eliptyczne listowe. I co po tym jest podane? Po tym jest podany ciąg znaków. Ten ciąg znaków to jest nic innego jak klucz publiczny. Idea jest taka, mamy parę kluczy, klucz prywatny, klucz publiczny. One ze sobą wspaniale współpracują.